Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piecho, to jest Gracze w Auto Online i co powiecie na po prostu niczym nieskrępowaną zabawę w dzisiejszym odcinku i też w kolejnych, powiedzmy dwóch albo trzech, bo kolejny challenge brzmi jakby co, że mam zrobić w kreatorze wyścig i go wygrać, a ja kurczę nie lubię robić bubli, po prostu kurczę jak już coś tworzyć, to niech to będzie coś dobrego, coś takiego co sprawi, że inni gracze będą dobrze się bawić, więc potrzeba na to czasu, a teraz naprawdę tego czasu nie mam. Naprawdę nie. Jest, kurczę, początek września. Praca magisterska wchodzi w decydującą fazę, już ostatnie zdania. Dobra, was nie ma co oszukiwać. No jeszcze troszeczkę brakuje do końca, ale już jestem blisko, już jestem blisko. Tylko okazało się, że zamiast skupić się na procesach, jakie towarzyszą grą, czyli immersji i tak dalej, będzie bardziej o historii gier wideo. Wiecie, że zaczęło się od oscyloskopu i ogólnie początek gamingu ma wiele związanego z militariami i wojskiem? Nie, dobra, ale tak jak mówiłem... O, shit. Nie, no dobra, to nie jest niczym nieskrępowana zabawa, kiedy dajesz się potrącić nieopodal lotniska. No dwa razy! Bezczelna! Nie, dobra, to ta pani traci samochód w tym momencie. Ja jeszcze zrzucę okiem tylko, czy na pewno nie ma tego samolotu, który jest z nowego dodatku. No i to nie jest dodatek biznesowy, bo w poprzednim odcinku popełniłem taki błąd. Co prawda niekarygodny. No ale taka aktualizacja też była, jakby co. Cenne dane, nie. Nie. W misji od Lestera naprawdę od Martina. No nie, dobra, sorry. Od Martina możemy ewentualnie uderzyć w dachowca, ale to tylko dlatego, że w dalszym ciągu zbieram na Entity. A ja chcę wam pokazać teraz ten samolot, który jest tutaj nowy. To jest w dodatku szkoła latania bodajże. Dobra, jest Cargo Bob, ale nie. To po pierwsze nie jest samolot, a po drugie to nie jest ten samolot, o którym mi chodzi. On był tutaj gdzieś, tu za, powiedzmy tutaj skręcając w prawo, już powinienem go zobaczyć. Nie. Jeszcze nie, jeszcze kawałeczek. Ło, ale buja się to auto okrutnie. No ale też Piecho, delikatny mistrz kierownicy się okazuje. Wyszedł z tej opresji bez szwanku. Nie, kurczę, to nie jest to, więc momentalnie wchodzimy w online, stwórz akcję, ostatnio rozgrane, zatwierdzone, tak jest, deathmatche, wyścigi, no wyścigi, kurczę, serio, na przykład Bad San Andreas bym sobie zagrał z chęcią, no ale można też spróbować inne, kurczę, daleka pętla, no dobra, niech będzie, to kurczę, niestety obawiam się, że długo będę musiał czekać, aż inni gracze zechcą dołączyć. Co prawda już teraz nie jestem na serwerze sam, tuż przed rozpoczęciem nagrywania sprawdziłem. I było 4 graczy oprócz mnie. Albo 4 ze mną. No już pamiętam, ale w każdym razie serwer pękał w szwach. Jasne. Nie, dobra, super samochody, aktualna pora dnia, pogoda obecna, ruch uliczny wyłączony, poziomy pościgu wyłączone. Dobra, powiedzmy, że wszystko, tylko wyłączmy Rebel Radio na rzecz Solwaxu FM. Zatwierdzamy ustawienia. 2 okrążenia. Kurczę, czy to nie będzie za mało? Dobra, wyślij zaproszenie automatycznie i graj. Zobaczymy, ile czasu to zajmie. No, bo nie tak długo. Bo tak jak mówiłem, czasy nagli, okrutnie. O właśnie, to były te osoby, które były na serwerze, więc o, cicho, nawet więcej niż myślałem. Ale co, to są wszystkie zaproszenia? Nikt więcej na całym świecie. O, cicho, cicho. PL versus PL dołącza. Ej, to jest ziomek przecież. Woo! Spoko. Nie, naprawdę. Jakiś, kurczę, nowy nabytek w ekipie Morderczych Lam. Nie widziałem go wcześniej. No ale bo zmienił ksywę po prostu. Nie no, siema, wielkie siema. Z mojej strony w twoją stronę, panie Versusie. Nie, jaki Versus? Kurczę, muszę zbliżyć się delikatnie do telewizora, tam jest Verus. Kurde, wybacz. Ale się pięknie przywitałem na sam początek. Już z błędem, wybacz naprawdę. Nie, ale okej, 2 dołącza. Więc jakby co, na pewno już nie będę startował sam w tym wyścigu. Dobra, zapraszanie graczy 33 sekundy. Jakby co, to można jeszcze później przyspieszyć, ale dobra, weźmy tak. Wszyscy z dopasowanymi umiejętnościami niech też zostaną zaproszeni. Ewentualnie wejdźmy nawet na listę i wybierzmy sobie. Aha, zaproszenie w drodze, inni zaproszeni już. Dobra, to okej. Ale co, serio, co się dzieje, kurczę, że ludzie nie grają już tak często w GTA? Co jest? Przecież premiera na konsolę nowej generacji, w sumie obecnej już generacji, i na komputer nie miała jeszcze miejsca, więc he? Why the fuck? Nie, no dobra, ale pojedziemy chyba sobie w trójkę, a później zobaczymy co będzie. No dokładnie, uruchamianie sesji. Tiruriru na badiru. Tylko ten Elvis LeBlanc może stwarzać problemy. 248 ranga.
może być ciężko. Nie, ale dobra, spoko. Fajnie jest, że w ogóle ktoś się chce ze mną ścigać. Dobra, NTT oczywiście, ekipa, salut. Jeszcze pokażmy im salucikiem. Siema, że witam ich w wyścigu. Nie wiem, czy wszyscy mamy i założył się, że to był Verus, że to był Verus. Dokładnie. Dobra, potwierdźmy to, kontynuujmy. Zakłady, no. Dobra, niech będzie to 600 baksów, czemu niby nie? Oczywiście na siebie, no bo kurczę. Ale w sumie na Elvisa mogłem postawić. Dobra, widzę Adder, tak, dobrze, to jest Adder, ja mam NTT, a za mną... A zaraz zobaczymy, będzie 3-2-1 miliona, to jeszcze szanse. Tak jest, chyba Zentorno. Go! Dobrze, już hej, mam naprawdę chyba obczajony ten timing już. Że za każdym razem praktycznie udaje mi się zrobić turbo fuck, a on jest szybki, tym Zentorno. No tak mnie wmontował, co za świnia. Ale dobra, cicho, jesteśmy tuż za nim. Korytarz aerodynamiczny chyba mam włączony tutaj, ale on... Pło, no patrzcie, jakie to jest szybkie. Łe, kurde. To ale będzie problem. A! Czy, fuck. A, dobra. Cicho, nie jest źle. No ale dalej nie jestem pierwszy, co już można w sumie określić mianem, że jest źle. Ło, i Verus nawet tak się rozpycha, no aż tak. Dobra, jak na pierwsze spotkanie to widzę, nie tylko ja byłem troszeczkę niemiły, myląc swoją ksywkę. Też to zepchnięcie nie było wcale miłe. Dobra, no kurde. Ej, co? Jakim? No już myślałem, że oni są tak daleko, że w ogóle nawet na mapce już ich nie widzę, ale na szczęście Verus przejeżdżał tylko przez kolejny checkpoint. O, faktycznie wypadłem w cholerę. A może tędy jakoś mi się uda? Nie, dobra, raczej się nie uda, ale... Ale? Jest, udało się zgarnąć! No kurde! Kto to tu postawił do jasnej cholery? Dobra, to się przebije, no. Dobra, no to przynajmniej bez wciskania beku, czy tam żółtego. Zawsze mi się myli i później tracę tą cenną sekundę, mimo tego, że tracę później jeszcze cennych z 5. Zanim się wczyta wyścig powtórnie. No ale nie. Tak patrząc na obecną sytuację w tym wyścigu, raczej już tutaj nie zajmę wysokiej pozycji, choć w sumie, jak dla mnie, trzecia pozycja to i tak jest bardzo wysoko. Przypominam, żaden ze mnie rajdowiec, choć tak głosi właśnie napis przed każdym wyścigiem. Ło! Co tu się stało? Mig. Takie powiedzmy w geście pozdrowienia. Dobra, no to cicho, jednak się udało zająć drugą pozycję. Pytanie na jak długo, no chyba że Verus przez grzeczność po prostu walnął tam kahaja, no ale to jest wielce wątpliwe. To jest tylko gra tutaj, nieważne czy się kogoś lubi czy nie, czy się w czyjejś ekipie czy nie, po prostu fajnie by było wygrać. Zresztą ja nie lubię jak ktoś się podkłada, no bo to zabija po prostu zabawę, chęć rywalizacji i ogólnie fan gdzieś ucieka po prostu. Ło, shit, ej on, ło, ej. A nie, to już będzie gdzieś koniec pewnie. Nie, słabo. Wo. No właśnie, żebym tam nie wyjechał. No ale patrzcie, jak on mnie odsadza, kurczę. Ej, to jest dopiero drugie okrążenie? To jeszcze całkiem... Łaj, kurczę, myślałem, że to jest ten w lewo zakręt, ale nie. Myślałem, że to kurczę jeszcze będzie trochę... Ej, jestem pierwszy, nie wierzę! Dobra, ciśniemy na maksa. Ej, nie, podejrzewam, że ten... ja gram ten wyścig pierwszy raz. Tamten koleś, podejrzewam, nie grał go pierwszy raz, skoro tak ochoczo zaakceptował moje zaproszenie, fuck. No, więc kurde. Ale jest leszczem, ale zaraz mnie walnie w tyłek. Podejrzewam, albo nie. Albo wcale nie. Po prostu zdobywa kolejną pozycję. Dobra, żeby tu przypadkiem gdzieś nie czasnąć. Nie, teraz póki co jedziemy bezpiecznie, bo z tego co widzę, on popełnia błędy. A im więcej błędów popełni i im mniej tych błędów popełnię ja, tym większą mam szansę na pierwszą pozycję na końcu. No bo na długich, prostych odcinkach raczej z jego samochodem nie mam szans. W ogóle, kurczę, następnym razem chyba wyłączę modyfikację pojazdów, żeby każdy startował pojazdem domyślnym. Fuck. Dobra, popełniło się błąd mi. Zdarzyło się. Niedobrze. No ale druga pozycja i tak nie jest zła. Naprawdę nie jest zła. A do tego mam wrażenie, że z Verusem jeszcze zagramy następny wyścig albo inną akcję. No bo kurczę, pierwszy raz gramy, pewnie nie będzie chciał tak łatwo odpuścić. Ja mu się nie dziwię. Kurczę. Przecież później będzie mógł swoje poczynienia zobaczyć w odcinku. No kurczę, nie wszyscy mają taką możliwość. Nie każdy kupił sobie Elgato, a poza tym to nie jest tani sprzęt. 600 zł ponad, więc kurde. Nie każdy ma tyle luźnych środków finansowych, żeby sobie pozwolić na takie wydatki.
Zwłaszcza, że jeszcze przypominam, że ja nie kupiłem Elgato z zamysłem, żeby kiedyś na tym zarobić. Nie, po prostu stwierdziłem, że fajnie by było zacząć coś nagrywać, bo troszeczkę na polskim YouTubie jest taka konsolowa posucha, że tak powiem. Susza, jeżeli chodzi o materiały. No i tak sobie pomyślałem, że tą lukę ewentualną, tą suszę będę mógł zapełnić. Ja będę konefą, która podleje to suche jak pieprz pole, a będę fugą, która zapełni tą lukę. Nie, ale dobra, tam już jest meta, więc no dobra, jeżeli tu nie skopię, no to druga pozycja. Ej, kurczę, ale on tam coś zwolnił, on dopiero teraz skończył. Fuck! Ja bym miał bardziej zupgrade'owany pojazd, to raczej miałbym z nim jakieś szanse, ale tak, no niestety. 600 baksów w zakładach władowane, oczywiście wtopione, ale to klasyk. Lerus, co się dzieje u ciebie? Czyżbyś się poddał? I po prostu teraz czekasz tylko na swój koniec, no pozostały ci 3 sekundy. Czemu tak łatwo odpuściłeś? Jak, obserwowany gracz nie jest dostępny? Co, opuścił wyścig przed końcem? To nieładna praktyka. Co prawda nie wiem, to że wtedy na pewno jestem pewien, że ta przegrana nie zaliczy się tobie do statystyk. Dobra, to jest chyba dobre, ale... No kurczę, tak niesportowo dosyć. No dobra, no mówiłem, przegrałem 600 baksów, trudno. Dobra, ale tak, no... Jest Verus? Znaczy jest jego ksywa taka wyciemniona, nie wiem, poszedł sobie... Nie, ogólnie było spoko dosyć, nie? Tak, dosyć spoko. Dobra, ale serio wy nie oceniacie akcji? 50 punktów reputacji to jest dla was za mało? Zanim to było modne. 86% szalony zjazd. Kurczę. W sumie. Ale nie, bo to na rowerach. To nie, to może znowu... Zanim to było modne? Może? Tak, Elvis LeBlanc też tam rzucił swój głos. Dobra, jakby co, Verusa jeszcze raz zaprosimy. Może będzie chciał znowu podjąć jakiś wyścig. Kto wie? O właśnie, kurde, o, tam było właśnie o otwarciu nowego spadochronu chyba. W drodze edycji sobie to obczaję. W zasadzie to był ułamek sekundy tylko. Czemu kom... Aha, dobra. Wyrównanie włączone, poziom pościgu wyłączony. Czemu nagle się radio zmieniło? No przecież cały czas słucham tego Solwaxu, no kurde. Dobra, dwa okrążenia, niech będzie. Cień oczywiście musi być, ruch uliczny włączony. No będą jaja, spoko, niech będzie. Okej. Okay. Wyślij zaproszenie automatycznie i graj. Ej, co to za test Rorschacha u niego w emblemacie ekipy? Ja tam niczego nie widzę. Ewentualnie jakieś oczy, może coś. Jestem troszeczkę daleko od telewizora. No ale mogę przeczytać wam opis wyścigu, zanim to było modne. No moment, tak, może zaprośmy jeszcze znajomych grających w GTA. Może ktoś gra akurat. Dobra, jeszcze tak, członków ekipy też. Pewnie. O, czyli Verus akurat, proszę bardzo. Dopasowane umiejętności. Fajnie by było, aby to był równy wyścig, więc czemu nie? Informacje o graczach w grze? Nie. Tworzenie gry otwarte. Zamknięte. Pewnie, że zamknięte. Nie, no dobra, otwarte. Niech będzie. Nie no, gra jeszcze? Nie. Jeszcze za wcześnie na grę. Więc tak, zanim to było modne. Każdy rurkowiec wie, że czasem choćbyś się zesrał, nie wejdziesz. Boski opis, boski. W tym wyścigu z okrążeniami gracze spróbują wcisnąć do 8. Wcisnąć się chyba powinno być, nie? Do 8 kompaktowych aut w ciasne zakręty. A nie. Spróbują wcisnąć do 8 kompaktowych aut w ciasne zakręty parku Mirror. Nie, no tam jest błąd, tam powinno być się. Ale dobra, mamy już. Tej, 4 graczy. Ale Verus jest zaproszony, a nie dołącza. Czyżby jednak obcowanie ze mną w wyścigu nie było takie fajne, jak myślę? No. Dobra, to już tam wam ocenić, powiedzmy, ale... Ja tam, że tak powiem, nie grzeszę brakiem kultury, jakby co. Jestem, można powiedzieć, wręcz bardzo kulturalnym graczem. No nie, no fuck, no nie, nie... no przecież on dołącza, jeszcze nie zdążył dołączyć, no fuck. Jest, można wróć? Powiem, że można. Ale właśnie, oczekiwanie na uruchomienie, czyli poczekamy pewnie na DLTA Ridera, tak? Z boysów. No jeżeli dołączy, faktycznie. What? I don't have my headset on, dude! What? No dobra, kino, zaraz wystartujemy, spoko, ale daj mi jeszcze chwilkę. Bo ten koleś naprawdę dołącza.
No dobra, bo już drzepapę jedziemy, kit. Podłączenie gracza, proszę czekać. What? Ej, dobra, cicho, zapełniło się. Nagle. No ale Werus nie dołączył. Nie wiem, może jest zajęty, może wyścigi mu się nie podobają, może woli strzelać, no kurczę, pewnie. Różni gracze mają różne preferencje. Spoko. No i odeszli, dobra, no to uruchamiamy. Ja i plus goście z każdy powyżej setną rangą. Skrube wciry wyczuwam. Shit. No nie. Nie mogę zmienić? Pięknie. Więc salucik, przywitajmy się z nimi, bo oni to widzą. I kontynuujmy. Zakłady. No, 300 baksów mogę postawić. To nie jest praktycznie żaden pieniądz, kiedy ma się setki tysięcy. A teraz wszyscy ci z was, którzy glitchują, albo po prostu mają tyle czasu, żeby więcej grać ode mnie i mają miliony na koncie, teraz się ze mnie śmieją. Mówię, ba! 100 tysięcy to jest dużo! Tyle to ja wydaję na waciki! Nie, no dobra, bez przesady. Może nie na waciki, ale na amunicję chociażby. Albo na samą opłatę ubezpieczeń za innych graczy, jak im się samochody rozwali. Dobra, zatrąbmy raz. Zatrąbmy drugi raz. Ej, no nie wierzę, to ma turbo. Ale to jest kłamstwo. Zresztą to naprawdę turbo nie jest. No, kolo, jestem tuż za tobą. Ej, ale chyba kiedyś już to jechałem. Ło, widzę, tutaj trzeba uważać nawet na krawężniki. No, no, dobrze. Małe pan to dało sobie radę, ale serio, tym, coś inaczej. Ten samochód nazywacie kompaktem? W jakim stopniu jest w ogóle kompaktowy? O, shit, no przecież on się... Turla jak paczka zapałek, ale cicho, jestem na pierwszym miejscu, nie wierzę. Ciśniemy. Jedziemy, ruchujący włączony, więc jakby co, można kogoś zepchnąć, czy coś? Ewentualnie tu takie delikatne wymijanki urządzić sobie, ale naprawdę muszę uważać na krawężniki, bo to jest niebezpieczna broń na ten samochód, się okazuje. Dobra, więc tak, tutaj tylko delikatnie zahaczyć. Wow, widzicie co się dzieje? Jakaś masakra drożna, chcesz drożna, drogowa. Drożna to może być rura w kiblu, a jak jest niedrożna, to gówno wylatuje w drugą stronę i masz przerąbane. Ło! Ale ma na tyle siły, żeby skroić lata rękę chociażby. Ale nie, tamten po chamsku mnie zepchnął, więc jeżeli uda mi się go dorwać, to tak samo spróbuję z nim postąpić. No fucking shit! Ej, ja jestem trzeci? Kiedy mnie ten kolejny wyprzedził? Łe! Dobra, ale jaja. Dobra, trzymajmy się za nim. Może uda się rozwinąć jakąś masakryczną prędkość. Ej, cicho, bo się udało faktycznie. Jadę szybciej od niego. Stój! Albo nie stój, po prostu wyrabia zakręty. A nie, to już będzie końcówka. Na trzeciej pozycji. Nicht gut. Not good. Nie fajnie. Nie dobrze. No i dobra, zawsze jest jeszcze szansa, że któryś z nich się rozwali, ale też duża szansa, że ja to zrobię. Dobra, no to przywitajmy trzecią pozycję. Mam nadzieję, że przynajmniej uda mi się dokończyć ten wyścig. Ale dobra, aż tak bardzo nie są w stanie się oddalić, żebym nie był w stanie dojechać w przeciągu 30 sekund. Mam nadzieję. Nie, no dobra, na szczęście tu już jest meta. Więc bzio! Przejechał, kurczę, iście, w iście rajdowym stylu. Na pełnej prędkości, no ale co z tego. I tak było średnio. Nie, dobra, ale wydaje mi się, że jeszcze jeden wyścig można pojechać, tylko niekoniecznie ten z dodatku jestem hipsterem, czy coś takiego. Czy nie jestem hipsterem, no to by się bardziej nadawało. No, widzę, ktoś tu dawno nie zamoczył. Skoro takie znaki rozpoznawcze musi sobie ustawiać. I też, jak zwróciliście uwagę pewnie, ksywa gracza też pojawia się, niestety tą oceniam negatywnie, ale też, że ksywka gracza pojawia się na samej sylwetce, więc teraz już nie ma mowy o pomyłce. Widzę, nie tylko ja oceniłem to w ten sposób. Pan Elvis LeBlanc również. Co my tu mamy? Sterówka? Nie, odświeżmy może. Dokładnie. Widzę, za moim przykładem poszli też inni. Tylko dobra. Mam nadzieję, że coś dźwigi. A może dźwigi faktycznie? O, dobra, kit. Dobra, rzucajmy głosami jak leci. Ace Licker. To stworzył Rockstar. O, to stworzył to ktoś innego, więc o. Szwedzki wyścig folkowy. Maximilian R18. To stworzył. Ma 87%. No nie, tutaj wszystkie z grubsza mają powyżej 80.
skoro już zostały wrzucone, że tak powiem, do oficjalnego roostera Rockstaru. Więc ogólnie to nie są złe wyścigi, żaden z nich nie jest karygodny. No ale też tych super zmodyfikowanych nie ma. O właśnie, tam był też przez ułamek sekundy samolot, który właśnie staram się wam pokazać w drugi odcinek rzędu, a może nawet trzeci. To jest długi wyścig, 3 km. Nie no, na jedno okrążenie wydaje mi się, że to za mało. Aha, muszą być sedany. Dobra, południe, ładna. Wyłączony poziom wyścigu, nie są na dole pojazdy wyłączone. Albo w sumie. Dobra, niech będzie, ale... Lepiej nie. Dobra, zatwierdźmy. Wyślijmy zaproszenia automatycznie, ewentualnie jeszcze znajomi. Chief! Który kolejny raz dokonuje roszad. Przemieszcza się między ekipą a ekipą. Tylko zazwyczaj nie są to niestety mordercze lamy. Dobra, ale Chief dołącza. Iverus też został zaproszony. Ale to już raczej jako członek ekipy mi się wydaje. Gracze z zapasowanymi umiejętnościami też. Elvis LeBlanc zaproszony. Aha, spoko, informacje o graczach, to tylko to daje, dobra, spoko. Poczekajmy może aż dołączą. Tylko mam nadzieję, że Chief nie będzie niczego teraz mówił do headsetu, bo naprawdę ja tego nie słyszę, bo mam włączony dźwięk z telewizora, a on jest odpowiednio przyciszony, żeby mikrofon nie wyłapywał tych właśnie dźwięków. Jak, w trójkę tylko trzeba... Dobra, zobaczymy co tutaj mają. Wow. Prędkość, przyspieszenie i hamulce, trakcja. Ej, ten wygląda ładniej. Dobra, więc tak, przywitajmy się. To jest Chief, tak? W tym kowojskim kapeluszu. No to może przywitać się salutem, nie obrażę się. Dobra, potwierdźmy, kontynuujmy. A co tam, 400 baksów. Nie, jak zwróciliście już uwagę, po prostu wybieram takie kwoty, które nie uszczuplą moich tysięcy dolarów, ale setki już tak. Dobra, czyżby wszyscy brali te same, czy ktoś jednak połasił się na drugi do wyboru samochód możliwy? One, go! No i znowu turbo. A, za mało zakładów. No niestety nic nie postawiłem. Ale właśnie, skoro są sedany, to może faktycznie, jeszcze do tego 3 km, to może faktycznie to jedno okrążenie było lepsze niż dwa. Dobra, zobaczymy. Póki co całkiem dziwnie się jeździ, ale dziwnie, naprawdę dziwnie. Rzuca po tym piachu trochę. No dobra, czyli wyprzedza. Spoko, fajnie. Nie żywię urazy, przynajmniej póki co. Oj. No nie, no kurde. Musiałem skorzystać niestety z respawnu samochodu, bo widzieliście, tak się zakleszczyło, że nie można było się ruszyć. Zupełnie, no i teraz znowu klasycznie gonimy czoło stawki. Peleton ucieka, a ja kurczę pilnuję tyłów. Ale faktycznie, takie troszeczkę delikatny offroad. Nie wiem, czy tutaj samochody terenowe by nie były lepsze. No. I też oczywiście opony tam się znajdują na poboczach, których nie można przebić. Takie nieprzebijalne bariery. No nie wiem, jakby Kubica w trakcie wypadku nie uderzył w tą niby nieprzebijalną barierę, tylko w takie opony, to pewnie nic by mu się nie stało z ręką. Shit! No właśnie, i tak się kończy kolizja z takimi oponkami właśnie. O kurde, ale ten tutaj pełno zawiasów, a do tego cały czas po grząskim gruncie, więc naprawdę autkiem rzuca. No jasny gwint! Ale dobra, ej moment, ktoś tu jest niedaleko, bo ktoś źle pojechał przypadkiem. I czyżby to był Chief? Dobra, zaraz zobaczymy, chyba że specjalnie to zrobił. Nie, dobra, nie ma co rzucać takich bezpodstawnych podejrzeń. A tu! No to dobrze, nie, spoko, że autko tak zakręciło. A i tu powiadasz. Ło, to naprawdę dużo wąskich ścieżek. Moment, ja byłem drugi? Kiedy? W którym momencie to się stało? Ale ja nawet nie zwróciłem uwagi. Co tu? Nie, nie tutaj, ale i tak dobrze udało się wyminąć. Dobra, ostry w prawo. Tam, ale kolizja nastąpiła. Dobra, uwaga, uwaga, bo wróciliśmy do gry. To tak w sumie taki Destruction Derby, takie troszeczkę rzęchy. Dużo, powiedzmy, kolizji. No ja bym tutaj włączył bezdotykowy, no to słabo, na maksa. Fuck. No oczywiście, kto to musiał zrobić? Chief, a któż by inny? Dobra, no to znowu gonimy. No ale dobra, to jeszcze nawet nie jest koniec pierwszego okrążenia, więc oni gdzieś jeszcze mogą wypaść. O, na przykład tutaj, bo tu się pewnie będzie może ładnie rozpędzić. No, pięknie. Dobra, nie, to ja już wciskam respawn. Albo nie, jedziemy, dzieci, jedziemy.
Dobra, na szczęście przez podki uda się przebić. Gdzie tu? Ale ktoś tutaj naprawdę, kurczę, przekombinował ten wyścig. I się nie dziwię, że nie można super samochodów, bo wypadały poza trasę dosłownie na każdym zakręcie. Okej, dobra, zaczynamy drugie okrążenie. Powiedzmy, że tor już jako tako obcykany. Jasne! Przecież zaraz tu będzie jakiś, kurczę, bardziej ostry zakręt i nie będę raczej wiedział, że tam trzeba zwolnić. Fuck, shit! Nie, dobra. Nie jest tak źle, nie jest tak źle, ale należy pamiętać, że jestem na trzeciej pozycji. Nie mam nic do stracenia, więc mogę pozwolić sobie na trzymanie gazu cały czas. Non stop, albo kurde, nie tutaj. No nie, no nie muszę znowu. No, dobra. Tym razem... No kurde, co to było? No, fuck, no widzieliście to. Stał normalnie, nagle zip, na daszek. Ty nie jesteś, kurde, żółwiem, żeby fajnie ci się leżało na skorupce. Choć nie, w sumie żółwiem się nie leży fajnie na skorupce. Heh. No dobra, mój pies lubi leżeć na plecach. Dobra, to nie jesteś, kurczę, moim psem, żeby leżeć sobie na pleckach. Jesteś samochodem, masz koła, poruszasz się na kołach, kurczę. No chyba, żebym spuścił cię z górki na dachu, to może byś zjechał, tylko musiała być górka oblodzona, albo musiało być to zimą i nawierzchnia by musiała być pokryta śniegiem. No albo musiałbym być na tyle rozpędzony, żeby po prostu prędkość załatwiła sprawę. Ale dobra, teraz uważaj, żeby tam się nie wkopać. Ło, jak ktoś tutaj właśnie. Jak dalej nie jestem drugi? What the hell? Żeby nie powiedzieć what the fuck? Dobra, dobra, ale serio, ja widziałem, oni jechali zupełnie gdzie indziej. Aha, oni już po prostu są na tyle daleko. Dobra. Spoko, kumam. Ej, chyba... Co? Moment. Moment. Czemu mi tu śmierdzi tym, że zrespawnowało mnie zupełnie na jakichś totalnych obrzeżach? Fuck! No dobra, trudno. A nie, dobra, oni tutaj skręcali, czy aż tak daleko nie jestem, ale już jestem na tyle daleko, że niestety naprawdę dojedziemy na trzeciej pozycji. Trudno. No dobra, to już jakby co na tym skończymy. No coś mi w wyścigach nie idzie, ale później ewentualnie jakąś akcję sobie trzaśniemy. Jak kurde, wiecie, ja mnie to denerwuje, że oni sobie gdzieś przejeżdżają naprawdę bardzo blisko mnie, ale jednak tak naprawdę nie są blisko. Jest taka, kurczę, złudna nadzieja, że może jednak jest jakaś szansa, a szansy nie ma. Należy porzucić nadzieję, a dobra, moment, ja bym chciał dokończyć ten wyścig chociaż. Więc powiedzcie, że tu jest gdzieś meta za rogiem już. A tak dosłownie za rogiem, no jest, dobra, mam 10 sekund, kurde. Na pełnym bucie, piechol, na pełnym! Jest, dobra, uff! Chociaż nie ma totalnej hańby. Nie, dobra, kochani, ale ja serio w tym miejscu kończę ten odcinek, więc trzymajcie się, wielkie dzięki za oglądanie, pozdro, cześć, hej! Ale w sumie jeszcze, rzućmy tego szybko okiem, ile zarobiłem za trzecie miejsce? 2800. I w cholerę dużo reputacji, serio. Jak na taką pozycję? Heh, dobra, na razie, cześć, hej!